Mam autyzm i bardzo go lubię. Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 46 odcinku nagram dla was w nowym roku, już w nowym roku 2024. Kolejny odcinek z Born Road Stars. Tym razem z Ademiarzem, niesamowitą college. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam całą gildię TNC, pozdrawiam Huberta Leśnickiego, pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Ksajo Nawadze, pozdrawiam Semka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Hejka Dubladę, pozdrawiam Elwę Dukun-Dziedzimale na Kółkach, pozdrawiam Martynka, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Rybę 14, pozdrawiam Domino 22, pozdrawiam całą drużynę NGE Sport, pozdrawiam Wojtka, pozdrawiam Adama, pozdrawiam Alana, pozdrawiam Mateusza, pozdrawiam Kacpra, pozdrawiam Huberta, pozdrawiam Franciszka, pozdrawiam Arkadiusza, pozdrawiam Bartka, pozdrawiam Domino Live'a, pozdrawiam Isę Rodzyn, pozdrawiam Kuba Pu 1 SV, pozdrawiam H1 GHSSK, i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokażę wam coś tutaj. Nowy sezon będzie dopiero upływać, stary sezon będzie dopiero upływać jutro. Karnet zadmiarski jest tutaj, jak widzicie, całkiem nowy, prawie całkiem nowy. Można tutaj odebrać takie oto nagrody jak Leśną Czarni. Ostatnio to ja nawet pokonałem poza filmikiem nową zadymiarkę, najnowszą zadymiarkę i najlepszą zadymiarkę Kitty, Miko i właśnie tą Czarni pokonałem. I nikt nie mógł mi się przeciwstawić. Żadni zadymiarze. Nawet moi najwięksi rywale w tej grze. Więc nowy sezon będzie dopiero jutro, za 18 godzin i 6 minut. A do tej pory to ja gram bardzo dobrze. Tutaj jeszcze mam do odebrania kruka za 556 klejnotów, a ja mam dopiero 30 klejnotów, więc dzisiaj będę grał tylko 3 zadania. Zademę, batalię i knockout. I zobaczycie, że ta niesamowita college popchnie mnie do przodu zwycięstwa. I muszę tutaj jeszcze coś odebrać, więc będę tutaj grał, a grał. Gram przeciwko Hookowi, Piper i Willow. Zaraz zobaczycie, jak ta niesamowita college poleci. Dobrze, pokonałem Hooka, przynajmniej tyle. Widzicie, jaki ja jestem dobry? No naprawdę, poza zdolności zmienicie tej gry. I jest 1-0, coś niesamowitego. Lecimy dalej. Wiem, że gram z tą zadymiarką, ale co tam, nieważne. Ło, właśnie pokonałem Hooka. Poko pokonał Willow i pokonał Piper. Dobrze, uwaga. No prawie. Ale i tak brawo za próbę. No i super. Wygrywamy. 2-0. Ale ta niesamowita kolecz jest nawet dobra. Cieszę się, że ją mam. Na ostatnim filmiku w tamtym roku nią gram, ale postanowiłem, że jeszcze raz nią zagram i pokażę wam, jak się nią gra. I właśnie odebrałem 750 sztuk monet. 750 razy więcej. Dobra, to teraz lecimy do batalii. Na pewno moja niesamowita college pokona każdego, kto stanie jej na drodze. Nawet mrocznego Colta pokonam. Zobaczycie. Lecimy teraz na Miko, na Byrona i na Groma. Im lepsi zawodnicy, tym lepiej gram. Jeden, jeden. Ale i tak sądzę, że dam sobie radę. Pokonałem Miko, zobaczcie! Pięć, dwa. Dzisiaj mam jakiś dobry dzień. No i super, 7-3. 7-4. Ale i tak brawo za postawę.
8 do 4. No i super, 10 do 5. Wygrana. Cieszę się, że mam taką super widownię i że możecie oglądać moje filmiki. Moja pasa wzrosła do 6 wygranych. Może dzisiaj na filmiku nie będzie żadnej porażki u mnie. No i właśnie 200 sztuk chromatycznych kredytów zdobyłam. Mam jeszcze ponad 1000 do odebrania, albo więcej nawet, ponad 3000. Widzowie, to tu jeszcze będzie odblokowywanie, a odblokowywanie tego kruka. Teraz knockout. Liczę, że ten filmik będzie bez porażki. Ale na pewno tak się stanie. Gram przeciwko Magmomendi, Janet i Miko. Im lepszy zawodnik, tym boleśniej upada. Takie jest powiedzenie. Niestety. Jest dobrze. Może wygramy w następnej rundzie. A nawet jeśli nie wygramy, to co tam? Przynajmniej mam 2-1. Zaliczkę z poprzednich moich wygranych mam. Dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze, niesamowita kolecz. O, ale Mandy załatwiła. Aj, załatwiła nas wszystkich. No ta Magmo Mandy była najgorsza ze wszystkich. Trudno. Przynajmniej 2-1. Zwykła Mandy by taka nie była, ale Magmo Mandy była jeszcze gorsza. Dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Zaraz jeszcze nagram kolejny odcinek, hashtag 47 z Brawl Stars, a później jeszcze nagram, jeśli chcecie wiedzieć, kolejny odcinek ze Stumble Guys. Okej, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z Brawl Stars niesamowitą kolecz, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Narka, pa pa.